Podjęcie uchwały w sprawie opinii projektu miejskiego programu, bardzo proszę o spokój, w sprawie miejskiego programu ochrony zdrowia zdrowych raków 2013-2015. Drodzy Państwo, jest to dokument, który w jakimś tam stopniu, w znacznym stopniu określa politykę miasta w zakresie zdrowia. Jest to dosyć obszerny dokument. Natomiast my, analizując jego założenia, przede wszystkim przyglądaliśmy się możliwościom, jakie dzielnica ma w ramach tego programu, bowiem od przyszłego roku, musicie Państwo pamiętać, że dzielnica będzie mogła realizować tylko i wyłącznie te programy profilaktyczne. Bardzo prosił uwagę Pan Przewodniczący, tylko te programy, które będą zapisane właśnie w obszarach profilaktyki zdrowotnej na lata 2013-2015. Natomiast jeżeli będziemy chcieli realizować inne programy, będziemy musieli przygotować autorskie programy w tym zakresie i zyskać opinię odpowiednich komisji. Dlatego też, drodzy Państwo, w naszej uchwale są dwa wnioski. Opiniuje się oczywiście pozytywnie program ochrony zdrowia zdrowych raków 2013-2015, ale jednocześnie wnioskujemy o wprowadzenie dwóch programów. Pierwszy, drodzy Państwo, to jest program w zakresie szczepień przeciwko grypie. Przypomnę, organizujemy co roku szczepienia. Około 1000 osób w nich uczestniczy. Natomiast jest program szczepień przeciwko grypie w tym programie ujęty. Natomiast on tylko dotyczy określonych grup społecznych. To jest osób powyżej 65 roku życia oraz osób niepełnosprawnych. Rozumiem, że twórcy tego programu wychodzą z założenia, że te osoby są najbardziej narażone na powikłania. I to jest słuszne. Natomiast, drodzy Państwo, my jako dzielnica, realizując program, wiemy, jak dużym zainteresowaniem się on cieszy. I skoro człowiek jest narażony na powikłania pogrypowe, no to też dobrze by było jednak, żeby wyrabiać mi taki nawyk szczepienia, bo w ten sposób można uniknąć po pierwsze wielu powikłań, a po drugie zmniejszyć koszty funkcjonowania służby zdrowia, bo profilaktyka przynosi lepsze efekty właśnie na etapie wychwycenia, uniknięcia pewnych skutków niż potem ich leczenia przez służbę zdrowia. I to jest to, że chcielibyśmy, aby ten program objął wszystkich mieszkańców, ale piszemy tutaj o tym, żeby dzielnice miały możliwość ewentualnie finansowania, bo rozumiemy sytuację finansową miasta, żeby dać dzielnicom taką możliwość, każda z dzielnic, żeby podjęła decyzję w swoim zakresie, czy chce taki program finansować. My finansujemy od 10 lat, no i nie wyobrażam sobie, żebyśmy zrezygnowali. Stąd też to jest pierwszy wniosek. Natomiast, drodzy Państwo, drugi wniosek dotyczy chorób, profilaktyki chorób płuc. Proszę Państwa, z analizy, którą przeprowadził Urząd Miasta Krakowa, wynika, że wskaźnik umieralności w wyniku chorób płuc zajmuje wysokie drugie miejsce zaraz po chorobach układu krążenia. To należałoby, drodzy Państwo, uwzględnić przy tworzeniu programów profilaktycznych, wziąć pod uwagę. Dlatego też wnioskujemy do miasta, aby w programie Zdrowych Raków 2013-2015 również ten program został uwzględniony. Jeszcze, drodzy Państwo, taką merytoryczną autopoprawkę w imieniu zarządu pragnę zgłosić. Tutaj, jak jest Zdrowy Kraków 2013-2015, w imieniu zarządu zgłaszam autopoprawkę, powinna być w ramach profilaktyki i promocji zdrowia programu. Chodzi o to, że taka jest nazwa tego obszaru właśnie dotyczącego programu Zdrowy Kraków, ale to jest edytorska poprawka. Przypominam, całe brzmienie byłoby paragrafu drugiego. Wnioskuje się o uwzględnienie w projekcie miejskiego programu ochrony zdrowia w zdrowych raków 2013-2015 w ramach profilaktyki i promocji zdrowia programów w zakresie szczepień przeciwko grypie obejmujących całą populację oraz profilaktyki chorób płuc. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Czy jakieś komisje opiniowały ten termin uchwały? Nie. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Bardzo proszę. Nie widzę żadnych zgłoszeń, w związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych chciałby przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Zgadzam, że przyjęliśmy tą definicję.